Cześć, siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony PitPlay, a to kolejny odcinek serii CSGO, czyli czyli dokładnie Overwatch, gdzie łapiemy cheaterów grasujących w świecie Counter-Strike Global Offensive, więc inspektor Pit wchodzi do gry i łapiemy pierwszego haksa. No to miałem już pobrany pierwsze demko, zobaczmy teraz. Co nam tutaj pan pokaże? Mam nadzieję, że wszystko ładnie mi się nagrywa się. Zrobimy z jedną, dwie. Okej. Mamy The Overpass, tak mi się wydaje. Tak, Overpass i zobaczymy. Czy włączymy tego. No, widać, że pany hopy robi. Chyba. Tak, pany hopy robi. Autocampę. Grotto. To bardzo na propsie. O, o! No, coś mi tutaj było podejrzane, jeśli chodzi o patrzenie na tam. No, coś dziwnego. O, 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 o! Ma wallhacka. Ma wallhacka, ewidentnie ma wallhacka. Widziałem, jak centralnie na jego główkę i centralnie też. O! O, 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 o! Ewidentny wallhack, więc moi drodzy, mamy pierwszego wallhacka. O! I I'm hacka! Co ten gościu wyprawia? Co ten gościu wyprawia? Od razu I'm hack, wallhack, w ogóle wszystko. Zwiedzić jak na niego. Nagle na jego ryj cerownik był? No. Tuż wierzę, że ten gościu, ten od tej idzie. Idą od Feniksa. O, o, o. O, o. O, o. Tak. Ewidentny wallhack. I I'm hack, tak, tak. Więc już mamy pierwszego faktora. 3 i ścianę. Co, będzie miała jajca? Będzie miała jajca? Będzie miała jajca? Jest ace. Chyba. Ale to... Jakim trzeba być idiotą, żeby takie rzeczy robić? Że to widać, że gościu ma wallhacka. Nawet jak się gra. O matko. O, tu próbował tak przeskanować, jakby nie miał wallhacka, no ale... Bany hopy robi cały czas. Więc może mieć też jakiegoś haka na bany hopy, nie wiem. O, 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 już, już za... Już, już na jego główce, już, już leci. O! On ma pewnie tego aimhacka na guzik. Wiecie, tak od razu celownik, hit! Myślę, że ma po prostu na guzik. Takiego... bota. On cały czas pany hopy robi, jakby nie mógł... Masakra. Już od razu widać, że ma gość wallhacka. No jak mówiłem, wallhacka, imhack. I to już tutaj nie mam najmniejszej wątpliwości. O, negaw. O, od razu, widzicie? Od razu na główkę. No. Ja nie znoszę. Po prostu nienawidzę, jak tacy ludzie po prostu cheatują w tak dobrej i porządnej grze. Ale dobrze, od tego jest inspektor Pit, żeby takie osoby łapać i aresztowywać i skazywać na dożywocie.
Aha, już, już od nagłówkę, już, już. A. Face, no oczywiście. Bo po co? Po co grać normalnie, po co grać bez używania cheatów, po co? Jeszcze cały czas bane hopy robi. Na longa, idzie. O! Po prostu gościu się bawi, tak? Pewnie ma drugie konto i kupił sobie albo pobrał sobie jakiegoś takiego aimbota, wallhacka. No i się bawi. No, ale zginął. Jak ja takich ludzi nienawidzę? Takich ludzi powinno się za przeproszeniem wieszać za jaja do góry nogami. Jeśli w ogóle mają te jaja. O, o. No oczywiście. Tu! Tu pan nie podejrzany, jest pan podejrzany. Zostanie pan aresztowany. Dobra, zobaczmy co po stronie terrorystów zrobi. Ale cały czas robi bane hopy. To mnie też zastanawia i to mnie też dziwi. No, teraz na respie sobie siedzi, skacze i co robi? Co robi? Gówno robi. O. No już, o, już na główce. Tak, ewidentny wallhack. No, już się powtarzał, cały czas się powtarza, wiem. A, wiedział. O, i jeszcze jedna, ostatnia rundka i terroryści wygrają. Ale jak to musi być jego też kolega z drużyny, bo widzicie razem z nim jakby skacze, też się tak wykupia. Nie wiem, czy też inaczej, czyli członkowie jego teamu też go zreportowali. To masakra. No. Trójka antyterrorystów została. Oni się tutaj bawią, skaczą. Nic, tylko wziąć takich turniów i... Nie będę mówił co, bo... Ale dostanie już gwarantowanego bana. Ma gwarantowanego bana. No, ma gwarantowanego bana. Dziękuję panu za grę. Tylko... Aimhack, wallhack, other external assistance, tu też może mógł mieć, zaznaczam to po prostu wszystko, griefing to nie... Dobrze zaznaczyłem? Insufficient evidence to jest za mało, tak, czyli no to submit verdict. Panu dziękujemy za wspólną grę, nieczystą grę w świecie Counter-Strike'a i czekamy teraz na kolejne demko. Dobra, wracamy już, musiałem trochę czekać na pojawienie się kolejnego demka i też długo mi się pobierało, więc na pewno było, mieliście cięcie małe. O, no i mamy The Dust 2, najpopularniejszą mapkę na w CSGO, zobaczmy. O, coś mi się nie podobał ten... Taki celownik do góry podniesiony. Patrzcie, gdzie on ten celownik trzyma. Może się mylę, zaraz zobaczymy, wiecie, zaraz zobaczymy, bo jestem ciekaw, co nam tutaj pokaże.
tu go nabił. Ale szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego wiedział, że jest za tą ścianą. Ale dobra. Patrzcie na jakim on... On trzyma poziomie celownik. Na... Poziom nogi. Stopy. O, teraz... Członka męskiego. Nie, no, tutaj słyszy kroki. No. Nie, no, jak na obecną chwilę nie stwierdzam żadnego aimhaka. No. Ale dobra. Nie mówmy. Nie oceniajmy zbyt pochopnie, bo to jest dopiero początek demka, tak? No to zobaczmy, co jeszcze nam pan podejrzany pokaże. Są na respie. Nie, aimhaka w ogóle nie ma, nie widzę, żeby... Bo od razu już strzelił głowę, jeśli chodzi o aimhaka. Ale zauważyliście, w jakim on momencie wyszedł za tej ściany? Jak tamten Donki nie był wcelowany w niego. Tu może być wallhack. Tu... I kto normalnie przechodzi przez smoka? Przecież będzie się bał, że za smokiem stoi wróg. O, jest wcelowany. O. No to go usłyszał. No ale... Ale przyszedł przez tego smoka jakby niby nic. Jakby wiedział, że tam nie ma wroga. Nie to, że... Nie dość, że właśnie pan podejrzany ginie cały czas. No ale no... Ma tego chyba wallhacka. Zobaczmy jeszcze... O, jest strzelany akurat w shorta. Strasznie ma dziwny ten movement. O. No. Awka na respie. A pan podejrzany ma tylko 11. Helta. O, Danki jest wcelowany. Taz nie jest wcelowany i wychodzi pan podejrzany. Zauważyliście? Więc stwierdzam, już wiem na 100%, jestem pewien, że pan... A, mam moje oko. Pan podejrzany mały. Widzicie, jak był wcelowany idealnie przez ścianę? Wcześniej? On teraz zginął, no ale... Chciał ukryć to, że mało. Kurde, ale miał oko piecze. Fuck, muszę iść do okulisty. Ała. Te są na midzie, dwóch na midzie. Tutaj Dark już porobił ich. To już Blackbird i Heron. Niestety pan podejrzany psuje mi po części odcinek, no bo cały czas ginie. Więc nie ma tutaj tego. Jak stwierdzić, czy rzeczywiście ma tego wallhacka, czy nie. No dobra, zobaczmy tutaj na noszu spokojnie sobie idzie. Dostał pewnie info, że na shortcie jest. O! Zobaczcie, jak on celuje teraz przez smoka? Nie trafił, nie ma aimhacka, ale ma wallhacka. Na stówę. O! No idealnie czekał, idealnie był wcelowany. Idealnie strzelił.
Patrzcie, gdzie ma teraz celownik. A jak Blackbird teraz podejdzie, spróbuje podejść, ale chyba nie będzie podchodził. Nie wie, co się dzieje, nie wie, co robić. Iść tam, iść tu, iść tamtędy. Ale teraz widzi, że Blackbird jest odwrócony tyłem, więc może... A nie. Chwila, teraz już jest flashbanga, on to zauważył. Udawał, że chce przeskanować, jakby niby nic przez tego smoka, ale tak wiedział dokładnie, że będzie, wiedział. Tam była dziura na smoku, no ale... Powiedzmy sobie szczerze. Było widać, jak on zabija przez wallhacka, idealnie celuje przez tego smoka, wcześniej na shorcie co był. No trochę nieudany granat. Tutaj Emu już zabił Eklipsa na tunelach, ale o, on miał plecy, nie usłyszał pewnie. Nie mógł zobaczyć, no bo wallhacki nie mają też podglądu z tyłu, aczkolwiek są chyba takie. No i patrzcie, celowany. No teraz podchodzi po cichu, bo wierzę, że ten Heron tutaj jest. O, o, o! Mózg po prostu zniszczony. Ła, moje oko. Boli. O, wiedział, że to będzie. On tylko się ma AWP, więc woli się cofnąć. Aha, czemu nie mam tego? Okej, zobaczył, że idą, odeszli z respa, to ciągnął nóż i tak karabin, bo chce pewnie coś zrobić na midzie. Tylko widział. On to nie może go trafić w ogóle. No I'm haka w ogóle nie ma. O, zauważył. A nie, usłyszał, słyszał. Jak Blarby podchodzi, no ale jednak. O. Wiedział, wiedział. Więc tak. Stwierdzam, moi drodzy, i inspektor Pitt stwierdza, że I'm haka nie ma. Wallhacka owszem ma, Other External Assistance nie ma i Griffing nie ma. Submit verdict. No, ja wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobają moje filmiki, dajcie mi łapkę w górę, dajcie mi subskrypcję mojego kanału. Wszystkie linki macie w opisie razem z linkiem do mojego fanpage'a na Facebooku i grupy na Facebooku, żebyście byli zawsze na bieżąco z moimi materiałami, moimi streamami i ogólnie informacjami o mnie. Oraz zapraszam do lajkowania, do obserwowania mnie na Instagramie, który również jest w opisie filmiku, jak i oglądania moich streamów, czy dołączania do grupy specjalnej Pit Army, grupy steamowskiej, też macie link w opisie. Ja wam dziękuję serdecznie i widzimy się w kolejnym moim materiale. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hejo! Bum!